PlayStation 5 Pro. Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Jestem Nonem, od Świątynia Gracza, a w dzisiejszym materiale mamy takie, tak czy nie, taką pogadankę na temat PlayStation 5 Pro. Tak, dobrze widzicie, wczoraj otrzymaliśmy informacje na ten temat, wstawiłem też wpis, widziałem wasze komentarze, oglądałem też film Arkadikusa. Więc jeżeli chcecie jego zobaczyć, to tam serdecznie polecam, bo też bardzo ładnie się wypowiedział. Chciałbym jakoś się też sam do tego odnieść, jako wielotygodniowego gracza, oczywiście też fana wcześniej PlayStation. Od piątki, wiecie, różnie to bywało też z ich zagrywkami i ogólnie z całą tą konsolą. Jest to bardzo dużo sprzecznych informacji, w sensie opinii, ale też wiele osób się zgadza, jeżeli chodzi o cenę. No ale zacznijmy sobie może tutaj od początku. PlayStation 5, słuchajcie, zostało zaprezentowane, jego premiera nastąpi 7 listopada 2024 roku. 26 września będziemy mogli już sobie złożyć zamówienia przedpremierowe. Zachęcam Was do śledzenia wpisu, który jest w opisie, bo tam 26 września pojawią się wszelkie oferty na PlayStation 5 Pro. Jeżeli chcecie Wy zakupić, no to będzie miło, jeżeli zakupicie z mojego linku i tak samo zapraszam Was na pozostałe media. Sony tutaj generalnie chwali się, że ogólnie wydajność w rasteryzacji względem PS5 to jest 45%, dwukrotnie, trzykrotnie wydajniejszy ray tracing, w wielu przypadkach czterokrotnie, dysk 2 TB, 16 giga pamięci, jakieś tam bloki, rdzenie różne, duperele, moc obliczeniowa 33 teraflops, jakoś się tam to wypowiada. Brak napędu w zestawie, brak podstawki w zestawie. Ale na początku warto zadać sobie pytanie, czy ta konsola w ogóle jest nam potrzebna. PlayStation 5 wyszło, słuchajcie, jakieś 4 lata temu. Ostatnio otrzymaliśmy Slimkę. Z tego co wiadomo, PlayStation 5 też nie wykorzystuje w pełni swojej mocy. Wiele tytułów no, nie osiąga tych 60 klatek. Jest tam nawet chyba na PlayStation 5 jest pudełko 8K, ja nie wiem, chyba w menu. Tutaj niby ma się to zmienić. Tylko jeżeli na przykład wychodzą gry na konsole i one już są niedopracowane, są jakieś z nimi problemy, to to, że ktoś daje nam 3-4-krotnie większą moc obliczeniową, to nie znaczy, że chce, żeby gry były o wiele, wiele lepsze. Tak jak widziałem jeden komentarz bardzo trafny. To daje zajebiste pole do popisu albo do lenistwa deweloperom, bo czym lepszy sprzęt, to możemy zrobić mniej zoptymalizowaną grę. Tak jak to było w przypadku kart graficznych 4090. Możemy wydać totalnego krapa, na który ledwo co ta karta będzie wykorzystywana i przepraszam, ledwo co ona będzie wystarczała. Tak samo będzie tutaj. Deweloperzy będą mogli tworzyć gry bez optymalizacji, no bo dostaną duży zasób tutaj pamięci, procesorów i ogólnie mocy obliczeniowej. Podczas prezentacji dostajemy informację, że gry z PlayStation 4 będą tutaj ulepszone i będą działać tu. No na litość boską, PlayStation 4 to mamy wstecz taką kompatybilność na piątce, możemy sobie grać, a te różnice w FPS-ach, jak ktoś zwraca na to uwagę przy konsoli, to spoko, ja to bardziej widzę na, zwracam uwagę na PC-cie, na konsoli szczerze mam to generalnie we dupie. Mamy tu od cholery nawalonych rzeczy typu ray tracingi, wszystkie jedne światła, jakieś tryby porobione, na co, po co, to komu. PlayStation zawsze była taką konsolą, która była tańsza względem PC-ów, jakie mogli się budować w chorych cenach, tym bardziej jak były karty graficzne. Po prostu graliśmy w gry, a teraz jest jakiś wyścig zbrojeń względem tutaj komputerów, tych ray tracingów, tego wszystkiego, gdzie jest najbardziej zbędna technologia. To wszystko może pięknie, ładnie wyglądać, ale te gry powinny chodzić, być płynne, jednocześnie ładne i w ogóle, żeby jakiekolwiek gry były. Powiedzcie mi, czy jest jakikolwiek tytuł na PlayStation 5 Pro, który on może promować tą platformę? Popromowanie PlayStation 5 Pro grami z PlayStation 4? No, nie wydaje mi się. Kolejną sprawą jest to, że w zestawie nie mamy napędu i nie mamy też podstawki, co podstawki też nie było w wersji w Slimce, więc to też było dla mnie chore. I słuchajcie, co najlepsze, cena, bo może na tym się najpierw skupmy. Konsola została wyceniona na 800 euro, do tego dodajemy pewnie marżę naszych sklepów, ale skupmy się nas bez marży. 3,5 tysiąca. Podstawka dodatkowo 539 zł, gdzie uwaga, ona teraz już wywaliła w kosmos cenowo, to jest za 800, bo już jest niedobór tego, bo ludzie chyba kupują. Tylko pytanie, czy jest różnica wielkości między tą konsolą, znaczy Slimką, a Pro, to czy to wszystko będzie do siebie pasowało? No cóż, i zobaczcie, jakie tutaj daje im to pole do manewru, jeżeli chodzi też o panele. Ile wypuścili paneli do piątki tych normalnych, to do Pro też będzie trzeba wypuścić nowe. Kolejne pieniążki. Podstawki nie ma w zestawie. 140 zł. Jeżeli chcemy całość sobie tu skumulować i chcemy sobie kupić na premierę, to słuchajcie, tak plus minus, bez tych marży wszystkich sklepów, 4200 za konsolę PlayStation 5 Pro,
które generalnie nie oferuje nam niczego. Bo mamy dalej tamte gry, które tak chodzą, więc no wiecie, troszkę cieni, troszkę czegoś i płaci za to 4200, no to chyba się jakoś nie kalkuluje, prawda? I co lepsze, na premierę PlayStation 5 zwykle kupiłem za 2300, a jeszcze pad jest w zestawie, cud, za 2300 z napędem, z padem. Tutaj mamy, słuchajcie, 4200, czyli 2000 więcej płacimy. Obawiam się, że te ceny mogą być jeszcze większe i mogą być zajebiste bundle przez nasze cebularskie sklepy robione, że będziemy za 6000 mogli kupić ten cały zestaw konsolowy. Na pewno tak będzie, słuchajcie, że no to łączy ze sobą. Co to tylko pokazuje? Pokazuje to, że Sony idzie w całkowitą, słuchajcie, cyfryzację gier i od PlayStation 6 mi się wydaje, że będziemy mogli zapomnieć o płytkach. Ja zawsze to tłumaczę, wiele osób tego nie rozumie. Mam grę, jeżeli jest gra w wersji fizycznej, jest to moja własność. Cyfra nie jest waszą własnością, mogę robić co chcą. Jedną gierkę w wersji pudełkowej mogę kupić na rynku wtórnym, powiedzmy za 60-80 zł, a ta sama gra będzie w PlayStation Store dalej za 250-300 wisiała, bo dzięki temu PlayStation będzie mogło sobie centralnie u siebie rządzić i ustalać ceny, jakie mają być. Czyli wtedy dzięki pełnej cyfryzacji PlayStation będzie miał pełną kontrolę i pełną regulację nad rynkiem gier i ich cenami. Już nie będzie można sobie odkupić płytki na Allegro, na Elixir czy na innej platformie. Nie. Będziecie skazani na zajebiście drogie gry. Bo jeszcze nie widziałem aż tylu przypadków gier, bo widziałem, tam mniejsze studia narzekają, że nie wydają na płytkach, bo to jest duże koszty i tak dalej, ale cena gry jest dalej taka sama. Tak samo tu. Dlaczego ceny gier cyfrowych nie są tańsze? No bo niestety tabelki w Excelu się nie zgadzają. Po co to powstało? Bo tabelki w Excelu się nie zgadzają. No, słuchajcie, ja zawsze wychodzę z założenia, to jest jawne generalnie dymanie graczy. I pewnie powiecie, o, narzekasz w ogóle i kupisz. Słuchajcie, mamy dwie konsole PlayStation 5 w domu. Zastanawialiśmy się nad tym, żeby jedną sprzedać i kupić sobie PlayStation 5 Pro, no bo ja właśnie lubię mieć też konsolki u siebie. I czy kupimy? Jeszcze dokładnie nie wiem. Ale fajnie byłoby ją ogólnie posiadać, więc tak, krytykuję, bo dla mnie samo wypuszczenie tej konsoli mija się naprawdę z cenem. Cena jest totalnie z dupy. Jeżeli cena przy PlayStation 5 Pro jest taka, to jaka będzie przy PlayStation 6? Aż nie chcę myśleć, ale obstawiam, że około 1000 euro na pewno sama konsola będzie kosztowała PlayStation 6. I potem możecie sobie wrócić do tego materiału, jak będziemy mieli PlayStation 6 na horyzoncie. W ogóle może zadajmy sobie pytanie, dla kogo to? Dla kogo jest ta konsola? Jeżeli ktoś w ogóle nie ma, powiedzmy, PlayStation 4, 4 Pro i się zastanawia, co kupić, no to logiczne, że może wersja taka konsoli zwykła będzie tańsza. No ale jak już coś kupujesz, no to kup coś sensownego, no to pewnie by padło na to. Ale ja jeszcze obstawiam jeden manewr, że PlayStation może chcieć wycofywać slimki i zwykłe i zostawić tylko Pro, dzięki czemu znowu się stworzy niedobór towaru, więc ludzie będą musieli kupować Pro. A jakby sztucznie generowanie podaży jest bardzo dobre, bo słuchajcie, jeśli jakikolwiek produkt staje się niedostępny, to wzrasta na niego popyt. Dzięki czemu mogą też ceny nawet zawyżać, a skalperzy to już w ogóle będą mieli zajebistą zabawę tutaj. No, to też pokazuje, że wszystkie chyba gry, które już będą wychodziły w edycjach kolekcjonerskich, będą w wersjach cyfrowych, to możemy zapomnieć chyba o płytkach, bo nie będą szli za tym, że więcej osób ma wersję digital. No ale słuchajcie, digital za tyle pieniędzy, no nie, jeśli jak jeszcze PlayStation 4 Pro było, no to może spoko, bo tamtej mocy brakowało i cena nie była jakaś, słuchajcie, z dupy wielka, tragiczna, no ale tutaj, w tym przypadku, no nie wiem, no dostaliśmy też te gier, które będą jakby potencjał wykorzystywać, Alan Wake 2, Assassin's Creed Shadows, Demon's Souls, nie wiem, Final Fantasy, Gran Turismo, Hogwarts Legacy i w ogóle wiele, wiele innych gier. Ale to nic nam nie zmienia. Są dalej te same gry. Wiem, że pewnie będzie remake i remastered pro nazwane. No nic się kompletnie nie zmienia. Gdzie są gry, które faktycznie potrzebują aż tak zajebistej mocy obliczeniowej i tak nas wypieprzą z butów przed tej kanapy, że będziemy chcieli kupić pro. No znajdźcie mi coś takiego. Gdzie to jest? Gdzie to się znajduje? Czym ci ludzie się kierują, oferując nam konsolę w takiej oto cenie? Czyli cały zestaw mamy 4200, to dołóżmy sobie 1500 i mamy samą tutaj budę kompa zrobioną na miarę dobrej gry.
No ja tego nie rozumiem. Czekam na jakie są wasze opinie, powiedzcie mi na ten temat, no bo wydaje mi się, że ten gaming i to wszystko nie idzie w tym kierunku, co powinno. Dostajemy konsolę, gdzie ta, słuchajcie, dalej jest zajebista, dalej działa, nic się nie dzieje, gierki chodzą. Nie mamy faktycznie żadnego przykładu, jak PlayStation 5 Pro faktycznie nazywali z butów. Pełna cyfryzacja, nie wiem, ja uwielbiam uczucie, kiedy biorę płytkę do gierki, otwieram, mogę sobie włożyć do konsoli, mi się to podoba, ja tak chcę, ja chcę mieć wybór, a nie ktoś mi na siłę wrzuca. Jak się pewnie zaraz tak się zlecą jacyś fanatycy cyfryzacji pełnej, gdzie lubią, jak nic nie jest ich wartością, to spoko, okej, chcecie tak, miejcie, ale dajcie wybór innym ludziom, żeby po prostu żyli i robili tak, jak chcą. I wydawcy, producenci i ogólnie wszyscy, kiedy wy zaczniecie słuchać nas jako swoich odbiorców. Nie mam kompletnie pojęcia, kto żyje tam w tych wszystkich uwag w zajebistych wielkich firmach korporacyjnych. Siedzi na zajebiście wielkich fotelach, zajebiście wielkimi dupami, patrzą w Excelu, o ty zajebiście, dawaj robimy, ale nikt nie patrzy na nas. No słuchajcie, to jak ostatnia sytuacja Concorda. Wypieprzyć w kosmos 200 milionów dolarów, ale żeby zrobić kontynuację, nie wiem, Days Gone, czy jakichś innych jeszcze zajebistych gierek? Nie, bo nie, po co, nie. No, na litość boską. No ale, nie wiem, no reasumując, cena z dupy, sens, no nie wiem, no jeśli faktycznie mi to pokażą, co się dokładnie zmieni, jak to będzie wyglądało, jakie, co gry na pro będą miały, czego gry zwykłe, na zwykłej konsoli nie będą miały, no to może w jakiś sposób mnie przekonają, ale jeżeli to i to będzie działać tu i tu, no to spoko, ale jeśli znowu będę miał nasrane masę trybów graficznych typu wybierz między wydajnością, wybierz między wyglądem, jaki sens? Zróbmy w końcu coś takiego, co będzie wydajne i ładne jednocześnie, a nie, że odpalasz zajebistą gierkę, pomijając, że ta konsola Pro będzie i tak kilka lat wstecz, jakby miał używany komputer kilkuletni, 3-4-letni i decydujesz, czy chcesz mieć minimum i zajebiście zapindalającą grę, czy maksimum, no i te ledwo 20 coś klatek. No nie wiem, no te ray tracingi to wszystko, a na komu to wszystko potrzebne? Nie wiem, no ja słuchajcie, staram się podchodzić też do tego jakoś tam z głową. Uważam, że jeżeli tak jeszcze raz wspomnę, jeśli ktoś mi pokaże przykłady tego, co będzie na Pro, czego nie będzie na PS5 i ogólnie sens mi tego wszystkiego wyjaśni, no to będę bardzo, bardzo zadowolony. Xbox na razie w tę stronę żadno nie idzie, jeszcze niczego nie mamy takiego i jeszcze. No, w PlayStation w tej generacji, no mi osobiście nie odpowiadacie, naprawdę jestem fanem, znaczy byłem bardzo fanem PlayStation, posiadałem wszystkie konsole, większość gierek, naprawdę tam siedziałem, teraz gram tam sporadycznie, więc nie wiem, czy w ogóle w jakikolwiek sposób wykorzystam naszego Adidasa, no swoją drogą Adidas. Ale czekam na wasze komentarze, pamiętajcie, że 26 września jak wejdziecie na moją stronkę, no to tam będziecie mieli wszystkie informacje i wszystkie oferty, więc będzie miło, jeśli z nich skorzystacie. Czekam na wasze komentarze, przekażcie mi, co wy sądzicie o tej konsoli, czy ją będzie kupować, czy nie i błagam, merytoryczne. Ja w żadne gówno burzę z fanboyami nie chcę się bawić. Sam wspomniałem już, któryś raz powtórzę, że rozważamy zakup tej oto konsoli, żeby była ona u nas. Może wtedy zrobimy prezentację, może zrobimy porównanie. Zobaczymy, co z tego jeszcze wyjdzie, tak, bo jestem sadystą i masochistą jednocześnie. No i mam kontent taki, jaki mam, więc no, wypadałoby też sprzęt posiadać, ale no mówię, czekam na faktyczne pokazanie mi, co to faktycznie tutaj nam zmieni. Ale mówię, no oprócz dymania graczy nie mamy nic. I ja próbowałem właśnie tego, słuchajcie, wrzucić to na media, tak patrzę sobie po profilach, kto tam opinie jakie daje, nie? Mówię, zobaczę, może ja jestem jakiś nawiedzony, może ja źle myślę. No i tak jak myślałem, profile, które ściśle pracują, czy coś tam, ogólnie w ogóle się nie wypowiadają na te tematy, ludzie się naprawdę boją swojego zdania. Nie wiem czemu, jest naprawdę żałosne. No później rzucą stówkę za reklamę i wszyscy nagle będą chwalić. Takie życie! No cóż, moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję za temu obejrzenie mojego wywodu. Nie wiem, macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, jakieś inne tematy, które mam się tutaj wypowiedzieć, to dajcie mi znać. Tu stałem jeden wielki znak zapytania, ale z ceną to naprawdę i z rozczłonkowaniem tej konsoli polecieli. Cud, że jest kabel zasilający, cud, że jest pad, ale słuchajcie, niedługo tego nie będzie. Naprawdę, niedługo tego nie będzie. No więc dzięki wielkie za obejrzenie jeszcze raz. Widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Łapkę w górę, subskrybuj, dzwoneczek i zapraszam was wszędzie, gdzie można. Tak więc trzymajcie się, cześć.